Cześć, siemanko, witajcie na kanale Rafik85 Games. To jest Yes, Your Grace, w którym zostało nam jeszcze 11 tygodni do najazdu Radowi. Musimy do tego czasu się uzbroić, żeby obronić nasze królestwo. Więc tak, co my tu mamy? Za dwa tygodnie wraca nam wiedźma Alena. Generał, widzę, jest w pogotowiu. Mamy tak, 35 sztuk złota, 48 sztuk zasobów, 610 żołnierzy, czyli już praktycznie brakuje nam 400. No i 28 zadowolenia. Dobra, chyba poprzednio miałem to przygotowane, ale to zdążę zrobić, więc na spokojnie. To się tam, a tu potrzebuje ile w sumie? 20, 45, 50, 80, tak? No dobra. Zapisz, kontynuuj. Dobra, widzę, mamy pierwszego generała. Co tu jest? Masza, Lady Lilda, wieśniak. Torlando. Okej. Okay. List ozdobiony pięknymi rysunkami kwiatów. Okej. Okay. Oto co jest w nim napisane. Znajdź wino w piwnicy. No dobra. Wygląda jak list z instrukcjami dla Talisa, który... Tak, to wiem. Ucieka tu. Oto jest w nim napisane. Znajdź wino. Dobra, to jest wszystko to samo. Okej. Okay. Wzywamy. Wasza wysokość, drewniana chatka w lesie wyglądała jak jakaś kuchnia, w której przygotowane były przyprawy. Była opuszczona. Przeszukaliśmy to miejsce i znaleźliśmy tą fiolkę ukrytą pod podłogą. Znalazłeś coś jeszcze? Nie, wasza wysokość. Miejsce było puste, oprócz sterty suszonego rozmarynu. Dziękuję ci. No dobra, i tu widzę, mamy fiolkę rozmarynu. Jakiś rodzaj fiolki. Wygląda na to, że w środku jest jakaś substancja. Jeśli to właśnie zatruło Talisa, to lepiej to zostawię. Czyli coś nowego widzę mamy. No dobra. Czy Andrew coś może nam powiedzieć? Postępy w dochodzeniu. Przygotowałem stanowisko, gdzie możecie przejrzeć wszystkie zagromadzone dowody. Kiedy znajdziemy przedmioty mogące służyć do jak dowód, zostawiamy je tam wraz z informacjami, które zebraliśmy na ich temat. Możemy zapytać lordów o przedmioty, znaleźliśmy się... Dobra. Masza. Jonas, ten błazen w głupich czerwonych rękawiczkach. Pożycz mi trochę złota, oddam ci za tydzień, mówił. Połamię mu nogi, jak go zobaczę. Wasza wysokość, pożyczyłam temu osobnikowi 28 sztuk złota. Powiedział, że zwróci mi je wraz z odsetkami. Znam ten typ. Teraz słyszę, że jedzie do Kaladur. Na drugim końcu świata. Prawdopodobnie rozkoszuje się teraz gorącym słońcem i kaladuryjskimi burdelami. Oj. Tymczasem ja utknęłam tutaj, w tej czarnej dziurze, bez wynagrodzenia dla moich ludzi. Mam czas do dzisiejszego wieczora, żeby im zapłacić, inaczej mnie zostawią. Gdzie do diabła znajdę nową załogę? Potrzebuję tych pieniędzy tylko na dwa tygodnie. Potem powinnam być w stanie ci to wynagrodzić. Tak, pytanie, czy też poczyni tak samo jak tamten, że pożyczy ci zniknąć ze świata? Więc tak. Więc chcesz złota. I ona chce kupić aż 28 sztuk złota, co mi się nie przelewa. A powiedzmy tak, nie mam tyle pieniędzy. Nie sądzę, bym mógł pomóc. Poza tym, gdybym pożyczył ci pieniądze, prawdopodobnie skończyłbym tak samo jak ty. Mam nadzieję, że znajdziesz tego osobnika.
takim razie przepraszam, że zawracam ci głowę, wasza wysokość. Chyba nie wszyscy są tak na imię jak ja. Bogowie, nieźle mi Jonas urządził. Dobra, przynajmniej żadnego uszczerbku na zadowoleniu, więc chyba dobrą decyzję podjąłem. Więc dobra, kolejne lady, to jest chyba... zobaczmy... Lady... A, Masza to jest ta. Okej. Okej. A tutaj ich nie można było zapytać o te przedmioty. No nic. Słyszałem, że Lena złożyła wam propozycję. Muszę powiedzieć, że to dobrze, że się na to nie zgodziliście, wasza wysokość. Nie popełnijcie błędu, nie przyjmujcie jej oferty. To małżeństwo nie może dojść do skutku. Wygląda na to, że nie wiecie o klątwie, która nęka rodzinę Leny. O! Przekleństwo? Co to za klątwa? Mówią, że jeśli jej syn nie weźmie udziału w fakcie małżeńskim przed swoją 20. wiosną, zaśnie i nigdy się nie obudzi. Czy istnieje sposób na zdjęcie klątwy? Tak. Dlatego Lena desperacko szuka kogoś, kto poślubiłby jej syna, aby zdjąć klątwę. Problem polega na tym, że nie można się jej całkowicie pozbyć. Jeśli jej syn się ożeni, mówi się, że przekleństwo przejdzie na pannę młodą i ta umrze następnej nocy. Chcecie zaryzykować? Orzesz, kurde. Czyli Lena... Okej, no super. Dziękuję za ostrzeżenie. Nie ma za co. Zdecydowanie przemyślałabym układ w sprawie małżeństwa Asari. Rozważę twoją radę, bądź pewna. Tutaj też i John do mnie pisał i ja sam wcześniej też mówiłem, że nie przeglądałem archiwum. I chyba to trzeba byłoby nadrobić. Zobaczmy. Retrywianskie kłączenie. Kiedy zamku dawen pojawia się człowiek radowie, tak dalej. Gdzie rozmatwienie Eryka. Nocy Radowa zaatakowała pobliską wioskę. Generał został wysłany, aby się nimi zająć. Przyszły kolejny list z Radowi. Tym razem wypowiedzieli wojnę. Eryk tak źle. Dobra. Dochodzenie. To już znamy. Nasz agent wrócił z wyprawy do lasu w pobliżu Bronsy. Znalazł chatę, w której przygotowano przyprawy. Była opuszczona, ale znalazł dziwną fiolkę. Dobra, czyli to jest Bronsy. Dalej. Okej, są dwie rzeczy. Prosił lot Eton. Sekretna wiadomość została doręczona do sali tronowej. Przekazał wiadomość lotowi Lursowi. Dobra. Noxy, pochromca smoków, odwiedził nasze salony, był zaszczycony, wądząc nam pomóc podczas nadchodzącej bitwy. Sir Frederick uważa, że wszystko, co mówi Noxy, jest jednym wielkim kłamstwem. Rolex postanowił, że być szczery z Noxym i powiedział mu o planach Sir Frederica. Okej. Po rozmowie z Aurelo, król Eryk zdecydował, że najlepiej będzie odrzucić ofertę Leny. Aurelia nie była zbyt chętna wydawać kolejną córkę. No właśnie, no to jest ta klątwa teraz, która właśnie się ujawniła. Które pewnie tu też jest napisane. No właśnie. Okej. To są urazy. Kult drzew. Babuszka. Okej. Błogosławieństwo świątynia. Poszukiwania Janosa. Król Eryk nie pomógł Lady Marszy. To szkoda, że tam nie ma, że to jest Lady czy tam Lord. Bo nie skojarzyłem właśnie, że ona to jest Lordem. No cóż, trudno. Lady Lena zaoferowała Cedani. Nie, dobra, to chyba nic więcej tak nie ma. Interesy towarny. Weźcie na towarny przygotowania. Dobra.
przewaga. Okej, okay, atak rodowi wypędla. Król postanowił na razie się powstrzymać, wierząc, że przedwczesna reakcja może pogorszyć sytuację. No tak, jednak dalej uważam. Okej. Okay. Kogo jeszcze tu mamy? Wieśniak, Torlando. Wieśniak. Nie wiem, co to jest Torlando. Któż to taki? Wasza wysokość, jestem magiem z rynku. Wasi petenci często mnie odwiedzają, gdy odmawiacie im pomocy. Staram się pomagać jak największej liczbie osób, biorąc w zamian bardzo niewiele. Często nie wystarcza na pokrycie wszystkich składników potrzebnych do mikstur. W tej chwili brakuje mi większości składników, a kolejka do mojej pracowni nie jest krótsza niż wasza. Czy bylibyście w stanie wspomóc mnie dodatkowym złotem? Kurde, zasadzamy bym was obdarował, ale złoto... wiedźmy nie mam. Było 28. Wiecie co? Może zaryzykujemy. Damy te 18. Dziękujemy za pomoc naszym ludziom. To bardzo jest ten. Dobra. Chyba się opłacało, bo jest plus 3. Jakbym mu nie dał, pewnie byłoby minus 3. Dziękujemy za pomoc naszym ludziom. To bardzo wielkoduszne z twojej strony. Weź to złoto. Powinno wystarczyć, byś zaopatrzył się w składniki. Dziękuję, wasza wysokość. Zamówię wszystko natychmiast. No dobra. Teraz ten tajemniczy Torlando. Przychodzę do ciebie o sercu skromnym. Mam nadzieję, że dobrze się miewasz w tym zgiełku ogromnym. Wasza wysokość, to jest Torlando. Pisarz znany z wielu salonach i tawernach. Proszę wybaczyć. Nie po prostu Torlando. Jestem Torlando, cudowny pisarz i poeta uznany we wszystkich królestwach, które przybywają artystyczny renesans, o popularności którego dyskutuje się nawet w królestwach w stanie stagnacji, w tym by Jeles, Kaladur, Beravi, w Radowi, o której będę milczeć, z wiadomych powodów. Dobrze, co mogę dla ciebie zrobić? Wasza wysokość, jeśli mogę, pracuję nad moim najnowszym utworem, ale nie mam pojęcia, w jaki sposób go zakończyć. To opowieść o królewskich intrygach, przysięgach z przeszłości, głupich wieśniakach i płomiennym pożądaniu. Czy mogę uhonorować was moją najnowszą pracą? Jestem otwarty na wszelkiego rodzaju sztukę. Wiesz? Na razie nosi tytuł Kupalnocka. Księżyc jasno świeci, wysoko na niebie. Nadeszła noc kupały. Śmiech i muzyka płyną wszędzie wokół, ale zmęczony rycerz odpoczynku nie zazna. W murach zamku nie ma śladu po frywolnej radości. Śmiertelna kwestia jest do rozwiązania. Noc jest krótka o tej porze roku, wykorzystajmy ją najlepiej, jak możemy. Ogień, przyjemność i zachwyt niech w tę noc królują. To jest fantastyczne, brawo! Cudownie, wasza wysokość. Nie dziwię się jednak, że uważasz to za zachwycające. Problem polega na tym, że nie mogę kontynuować. Mam blokadę twórczą i nie mogę pisać. Desperacko szukam prawdziwej inspiracji. Pozwól mi dołączyć do patrolu generała, a Wenę z pewnością będzie we mnie buzowała. Pozwólcie mi, błagam, dołączyć do generała oddziału, by mógł wydostać się wreszcie z tego strasznego kanału.
dobra. Dobra, zróbmy to. Niech będzie. Cała przyjemność po mojej stronie 2 tygodnie. Teraz pytanie. Czy ja w ten sposób też i generała wysyłam? Boja. Tak. Dajmy temu człowiekowi trochę wolnego czasu. Okej, no dobra. To absolutnie fastikuje. Ojej. Nie zawiedźcie się. Przyniosę wam klasikę. No dobra. Pytanie, czy brak tego generała to nie zaszkodzi mi. Pewnie będę go żałował. Dobra, dalej. Wasza wysokość. Część naszej wioski została podtopiona. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale nasze domy zostały zdewastowane. Przydałoby się trochę złota, aby kupić materiały na odbudowę naszych domów. Serio? Nie. No kuźwa, znów generał. 12 sztuk złota na tym to jest... To 5 mi zostanie. Nie, to jest zdecydowanie za mało. Nie jestem w stanie pomagać wszystkim. W tej chwili nie mogę pomóc. Trudno. Pewnie stracę tu. No pewnie, że stracę. Boję się, że, że moje źródło dochodów jest obecnie trochę cuche. Jestem jednak pewien, że twoi sąsiedzi ci pomogą, jeśli tylko poprosisz. Rozumiem. Myślę, że będziemy mogli otrzymać pomoc od innych. No i tu, tak jak widzicie, jest ta trudność, że przeważnie jest tak. Jeden przychodzi, chce generała bądź tam kasę. Skusimy się, damy. Po czym przychodzi kolejny i też mniej więcej tych samych... tego samego oczekuje. Nieraz trzeba być twardym. No dobra. Wstańmy. Idźmy. Co my tu mamy? Tu chyba widzę nic za bardzo. Królewska sypialnia. O klątwie. Kochanie. Znalazłem kilka wskazówek, które mogą nas doprowadzić do osoby, która stoi za śmiercią Talisa. Co znalazłeś? Przyszedł list sugerujący, że dzieje się coś podejrzanego w pobliżu Burns. Wysłałem generała, by zbadał tą lokalizację i znalazł tę fiolkę. Substancja w środku może być tym, co zatruło Talisa. Jej składniki mogą doprowadzić nas do zabójcy. Może zanieść tę fiolkę dworskiej wiedźmie i zobacz, co może nam od niej powiedzieć. To dobry pomysł. Chyba wiedziałem. Widziałem ją w izbie rady. To wszystko. Dobra. W porządku, zostanę tutaj. Izba rady, tylko że ona póki co to na razie nie jest dostępna. Ale dobra, pójdźmy tu. Stół. Tak, to już czytałem niejednokrotnie i teraz tak, to jest... Aha, czyli mamy w sumie wszystkie 3 dowody. Przesłuchaj podejrzanych. To chyba jest wszędzie to samo, tak? Tak. No dobra. Czyli co, więcej tu nic chyba się nie dowiemy. Centrum chyba tu żadnego listu też nie wyślemy. Czy tu coś nowego doszło? Żyrandol jakiś chyba trochę inaczej wygląda. Albo już mam... Albo mi się tylko wydaje. Dobra. Możemy tak, zaprosić kolejną osobę. W sumie to jeszcze tylko Greco został. Więc do niego poślijmy. 17 sztuk złota, dobra. Dobra, jak mamy 30. Lord Jovan. Dobra, to mamy. Nowa gospodarz. 1, nowe stragany. 2. Podatki 13, ok. 45. Mamy 30.
Aha, i tu chyba widzę... Wiedźma wróci. Dobra, dalej. Aha, to on jest lordem. Dla Son oferuje... 3 zasoby, 80 wojska. A ta 130. Ulala. Czyli trzeba było chyba jej dać te 28. No nic. Dobra, gołąb. Drogi ojcze, król Iwo bardzo opakuje stratę swego ojca. Pogrzeb odbył się, gdy tylko przybyliśmy do Atany. Nieobecność Talysa daje się silnie odczuć wśród lordów i doradców. Razem z królem Iwo modliliśmy się o sprawiedliwość dla jego ojca. Mówią, że jest teraz w lepszym świecie. Podróż do domu pomogła królowi Iwo się uspokoić. Ma on świadomość, że jako król Davern nie miałeś nic wspólnego z otruciem jego ojca. Mimo że ty i król Iwo nie rozstaliście się w przyjaźni, król pragnie przeprosić za swoje słowa, ale mówi, że jego doradcy zmusili go, by podtrzymał swoją decyzję. Król Iwo chciałby wysłać ci wsparcie, jak obiecał jego ojciec, ale jego ręce są związane do czasu zakończenia sądu królewskiego. Liczy na twoje szybkie śledztwo w sprawie morderstwa, które, jak wierzy, udowodni twoją niewinność. Twoja Lursulia. To jest bardzo dobra zapowiedź. Dobra, król Iwo, nadal nie mogę się do tego przyzwyczaić. Przypuszczam, że nikt nie wyobrażał sobie, że Iwo tak szybko obejmie tron. Dobrze, że przynajmniej wie, że nie otrułem Talysa. Nadal musimy przekonać jego doradców i lordów. Będę domagać się poznania winnego, zanim poprą plan wysłania całej armii na Tavern. Znajdziemy sprawcę, jestem tego pewien. Zapytajmy Lursulię o coś jeszcze. No dobra. Zapytaj, jak sobie radzi. Powiedz jej, że zapomniała pantofli. No dobra, niech będzie. Nie wiem, powiedz jej, że zapomniała pantofli. Zapytaj ją, czy Iwo dał jej jakieś zastępstwo. W porządku, wasza wysokość. Napiszę do niej list. Powinniśmy spodziewać się odpowiedzi w ciągu kilku tygodni. No dobra, to... Zapraszamy. Czekajcie, Alena? A, to wiedźma. Pomogę wyznawcom w kwestii duchów, wasza wysokość. W nowej świątyni gromadzi się teraz wielu ludzi. Dziękuję, Aleno. Twoja pomoc jest zawsze cenna. Dobra, i Greko. Wysłałeś po mnie gołębia. Owszem, witam w naszym zamku. Zakładam, że słyszałeś o zbliżającej się bitwie z Radowią. Oczywiście, że tak. W przeciwnym razie nie byłoby mnie tutaj. Chcę pomóc. Oto moja oferta. Jestem dumny z mojej wiedzy o sztuce. Moja kolekcja obrazów jest największa w całym królestwie. Posiadam obrazy najbardziej prestiżowych artystów. Sylwek van Gek, Monowski, Pisak. Możesz sobie wyobrazić. Ostatnio słyszałem, że masz bardzo cenny obraz. Byłoby idealne do mojej kolekcji. Pocion. Sylwka van Geka. Ja? Sypialni chyba go mamy. Nic jeszcze nie mów. Nie wysłuchałeś jeszcze całej mojej oferty. Mogę ci zaoferować 80 świetnie wyszkolonych ludzi. I 3 zasoby. Och, ten obraz musi wiele dla ciebie znaczyć. Oczywiście, że tak. Musi zniknąć z tego zamku. To znaczy, będzie wyglądać lepiej w mojej galerii obok innych. Jak znajdują, zgaduję, obraz gdzieś wisi, więc dam ci czas, aby go zdjąć. Oczywiście, jeśli zgodzisz się na moją ofertę. Chciałbym odebrać go osobiście. Zaproś mnie, gdy będziesz gotów. Znaczy, od razu to go nie będę zdejmował. No
To też pytanie, jak reszta do tego podejdzie. Pomyślę o tym. Podoba mi się ten obraz. Ładnie wygląda w sypialni. A, tuż powiedział, gdzie jest. Przemyślę twoją ofertę. Oczywiście, nie śpiesz się. Wyślij mi gołębia, kiedy będziesz gotów do rozmowy. Dobra, to teraz jeszcze tu. Mam ten list. Spójrz na rysunki na tym liście, Greco. Czy możesz mi coś od nich powiedzieć? Rośliny te wyglądają jak drzewa. Jarzębiny. Drzewa te zapewniają ochronę przed złymi czarownicami i ich klątwami. W wielu królestwach używa się tych drzew do budowy kołysek dla dzieci. A więc lord, który chce ochrony przed wiedźmiami i klątwami, prawdopodobnie napisał ten list. Dziękuję, Greco, to bardzo przydatna informacja. Kolejna rzecz. Znalazłem to w pobliżu Bransy. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? To używana szklana fiolka. Nie jestem pewien, co więcej mogę powiedzieć, wasza wysokość. Dobra, kolejne. Znalazłem to w mojej piwniczce na wino. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? Czy masz bestię w swoim lochach? Eriku, lepiej znajdź do tego łowcę. Myślę, że to wszystko. Dziękuję za wizytę. Do widzenia, wasza wysokość. Okej, wieśniak. Wasza wysokość, tam stąd pochodzę, dziwna mgła otacza pobliski las. Każdy, kto wejdzie w tę mgłę, znika bez śladu. Kilku lokalnych poszukiwaczy przygód się zgłosiło. Powiedzieli, że znajdą winnego, ale nigdy nie wrócili. Myślimy, że mgła zmienia ludzi w żaby albo robale. Jest ich dużo w lasach, ale nie ma śladu po ludziach, którzy tam wchodzą. O. Czy mi tu podpowie, co tu jeszcze idzie? Nie za bardzo. Ale to właśnie chyba właśnie wiedźma by byłaby najlepsza. 2 tygodnie. Trudno. Być może ta mgła ma jakieś magiczne pochodzenie. Najlepiej byłoby wysłać wiedźmę, aby to sprawdzić. Może poradzi sobie z sytuacją. Oczywiście, walcz z magią za pomocą magii. Macie sprytną głowę na karku. Nic dziwnego, że jesteście królem. A, i 3 plus 3, super. Wieśniak, kucharz. To może ten będzie chciał zasoby. A tak jak zwykle kasę. Och, wasza wysokość, mój chłopiec. Mój najdroższy wnuk. Oj, żeż. No to będzie chciała generała, jak nic. Wpakował się wielki, wielki problem, wasza wysokość. Prosił mnie, abym tu nie przychodziła. Ale ja nie wiem, gdzie jeszcze mogę się udać. Od dawna jest zamieszany w sprzedaż pyłów wyroczni. To nieszkodliwe, mówił mi. Najpierw była tylko sprzedaż, ale ostatnio zaczął też tego używać. Był w siódmym niebie. Początkowo taki szczęśliwy i chichoczący. Próbował nawet przekonać mnie, żebym tego spróbowała dla relaksu. Ale nie dla mnie. Damy, takie paskudne interesy. Teraz jest bardzo chory, wasza wysokość. Nie może wyjść z łóżka. Moje biedne dziecko. Ciągle prosi, bym przyniósł mu trochę pyłu. Ale wiem, że to na pewno przyczyna jego choroby. Mówi mi, że dzięki temu poczuje się lepiej. Nie mam serca patrzeć na niego w takim stanie, ledwo poruszającym się, ze skórą niebieską jak jagody. Proszę, pomóżcie, wasza wysokość. No i tak, no i znowu cholerna wiedźma jest potrzebna, której nie jestem w stanie oferować. Mogę dać ci trochę złota na uzdrowiciela, 23 złota, no postradali zmysły, no. 23... To 7 mi zostanie, dobra. Jak nie pomogę, to znowu będzie źle. Niech będzie, trudno, zapłacę za to pewnie srok. Ale z 4 dostałem, nie. Niewiele mogę zrobić, aby pomóc twemu wnukowi, ale weź to złoto.
Wystarczy, aby zapłacić ozdrowicielowi, możesz go znaleźć na rynku. Dziękuję, wasza wysokość. Pójdę go znaleźć od razu. Ajajaj, 7 to trochę mało jest złota, nie... Nie ma co. Dobra, kucharz. Jak złota chcesz, to już nie dostaniesz. Wasza wysokość, kogut biegał po naszej kuchni od wielu dni, ale w końcu udało nam się go złapać. To był piękny ptak. Nie mogli... Mogliśmy go zatrzymać, bo już mamy koguta, ale zrobiliśmy pyszny rozruch. Ja pierdzielę, czy to będzie kogut ten... Cedani? Chyba oszalane. Oszalało. Wszystkim tak bardzo zasmakował, że pomyślałem, że przyniosę wam trochę do spróbowania. Nie jestem pewien, skąd się wziął ten kogut, ale z pewnością był dobrze karmiony. Och nie. Cedani mnie zabije. Nie mogłeś mnie najpierw zapytać? To było zwierzątko mojej córki. Och, wasza wysokość. Nie wiedziałem. Przepraszam. No nie będziemy go zwalniać, no kuźwa nie wiedział. W końcu. Jakbym go zwolnił, na pewno by odpadło to ze zadowolenia. Mam nadzieję, że nie potrzebuję go teraz, kiedy dźgacz odszedł. Lepiej później sprawdzę, co u niej. O la la, o la la. No niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, wstańmy. Gdzie mamy iść? Izba Rady. No to niestety, ale to tam by trzeba było iść wówczas. Pójdźmy. Wasza wysokość? Co? Musiałem wypuścić koguta? Musiałem wypuścić koguta, Cytani. Wypuściłem koguta. Przykro mi. Naprawdę bardzo chciałem wydostać się poza mury tego zamku. Chciał. Będzie szczęśliwszy, jeśli będzie wolny. Dziękuję, wasza wysokość. Sama chciałam to zrobić. Nie był przystosowany do bycia agentem. Jedyne, co zrobił, to... fajdał, gdzie popadnie. Cieszę się, że go uwolniłeś, ojcze. Ja również. Uważaj proszę na te zwierzęta, kartofelku. Będę, wasza wysokość. Tylko, że ona naprawdę nie otrzymała, że został zjedzony. Oj, ja pierdzielę archiwum. Co my tutaj mamy? Czarnoksiężny z rynku, odwiedził króla, poprosił tak dalej. Król posłał wręczyć magowi trochę złota jako podziękowanie, by okazać nasze wsparcie. Topiona wioska, głowę łakocie. Tu chyba jest zadanie. Kła w lesie. Torlando. Król zgodził się wysłać generała z Poeto, ten przezwyciężył swoją twórczość blokową. Dobra, biznes to biznes. Okej. Dobra, tu są na biało. Czy oni są teoretycznie cały czas neutralni, jak rozumiem? Czy jej raczej nie będziemy wzywać? Ma 300 żołnierzy. Zobaczmy. Lurs, Eton. Dobra, ja jeszcze chyba raz zaproszę. W takim układzie. Tylko, że ja złota nie będę miał. Kurde, zrobię. Dobra, siądźmy. I zobaczmy. 23 sztuki. Okej. Okay. A, i generał wrócił. No dobra. W każdym bądź razie, nie wiem, czy mi się uda uzbierać, ale jeżeli byśmy sprawę odgadli, jak to się wyczyniło, że tamten zginął, został otruty przez kogo, no to podejrzewam, że wojska byśmy mieli aż nadto i radowie byśmy pokonali. Dobra, ale tymczasem czas na koniec.
Jeżeli się podobało Wam, bardzo proszę, możecie to pokazać poprzez łapki, jak też i subskrypcje. Oczywiście jakieś komentarze też liczę i zapraszam na kolejny odcinek. Dzięki jeszcze raz serdecznie i do następnego. Cześć.